Dzień dobry. Bardzo serdecznie Państwa witam na pierwszym wykładzie Bliżej Nauki w nowym roku kalendarzowym. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w dopiero co rozpoczętym 2024 roku. Dziś gościmy pana doktora Michała Ecksteina, który jest fizykiem i matematykiem. Pracuje w Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany jest również z Międzynarodowym Centrum Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze sięgają od analizy funkcjonalnej poprzez relatywistykę i informatykę kwantową, aż po filozofię nauki. Obecnie zajmuje się m.in. poszukiwaniem granic mechaniki kwantowej w fizyce cząstek elementarnych. Michał Ecksztajn jest również wziętym popularyzatorem nauki. Regularnie stara się przybliżać szerokiej publiczności trudne zagadnienia na styku fizyki, matematyki i filozofii w ramach wykładów na kanale Copernicus w serwisie YouTube. Jak zwykle pragnę zapowiedzieć konkurs, który na końcu wykładu Państwu wykładowca zada jedno pytanie. Pierwsza osoba, która poprawnie odpowie na to pytanie, zostanie wręczona nagroda. Natomiast po wykładzie będzie czas pytań, również będzie można osobiście porozmawiać jeszcze chwilę z wykładowcą. A teraz już zapraszam pana doktora do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zapowiedź, panie profesorze. Dziękuję wszystkim państwu, że przyszli państwo tutaj dzisiaj w ten mroźny, zimowy wieczór. Chciałbym państwu dzisiaj opowiedzieć co nieco o tajemnicach mechaniki kwantowej, którą sam po części zajmuję się w swoich badaniach. Zacznę od pewnej anegdoty. Otóż 10 lat temu byłem w Warszawie na takiej konferencji relatywistycznej i tam miałem przyjemność zjeść kolację w bardzo doborowym towarzystwie. Był tam m.in. Sir Roger Penrose i był również Ted Newman. To jest taki wybitny relatywista, badacz czarnych dziur, teoretyk. I Ted Newman opowiadał, jak świeżo po doktoracie dostał pracę na jednym z amerykańskich uniwersytetów i wyszło na to, że ma poprowadzić kurs z mechaniki kwantowej. I spotkał gdzieś na korytarzu swojego przełożonego dziekana i mówi, wie pan, co jest taki problem, bo ja do tej mechaniki kwantowej właściwie to nie rozumiem. Więc dziekan spojrzał na niego z przerażeniem, rozejrzał się dookoła, mówi, proszę pana, niech pan głośno takich rzeczy nie mówi. Przecież to jeszcze ktoś usłyszy, jak pan tu chce zostać profesorem, tu mieć jakąś posadę, to proszę się tak nie odsłaniać z takimi rzeczami. Pan się douczy, pan poprowadzi. No więc Ted, co miał zrobić, biedny, wziął, douczył się, poprowadził. I mówi, że parę lat później ów dziekan odchodził na emeryturę. I jak tylko to nastąpiło, to wziął Teda na stronę i mówi, słuchaj, wie pan co, teraz już odchodzę na emeryturę, więc mogę to panu powiedzieć. Ja też nie rozumiem mechaniki kwantowej. Więc tak, wydaje się, że nie jest to odosobniony pogląd. Sir Roger Penrose mówi, że mechanika kwantowa jest całkowicie pozbawiona sensu. Richard Feynman w jednym z wykładów stwierdził, że można bezpiecznie stwierdzić, że nikt tak naprawdę nie rozumie mechaniki kwantowej. Trochę inaczej sprawę ujął John Wheeler, mówiąc, że da się mechanikę kwantową zrozumieć, ale jest ona mocno konfundująca, więc jeśli nie jesteś całkowicie skonfundowany, to znaczy, że jej nie rozumiesz. I najbardziej chyba radykalny pogląd przyjął Einstein, który powiedział, że jeśli mechanika kwantowa jest prawdziwa, to to w ogóle oznacza koniec fizyki jako nauki. Że to jest tak zwariowane, tak szalone, że to nie może być prawda. Więc cóż, mogą się państwo zrelaksować. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczach, których nikt na świecie nie rozumie, włączając w to prowadzącego. Więc mamy co najwyżej szansę być wszyscy skonfundowani troszkę bardziej. Natomiast konkretnie chciałbym się zmierzyć właśnie z tym poglądem Einsteina i on się gdzieś tam nam będzie w trakcie wykładu przewijał. Dobrze, więc jaki jest plan na dziś wieczór? Najpierw pomówimy sobie trochę o nieoznaczoności kwantowej, co ona tak naprawdę oznacza. Potem przejdziemy do zasady superpozycji, zjawiska splątania kwantowego tajemniczego i związanego z nim paradoksu EPR, czyli Einsteina, Podolskiego, Rosena z 1935 roku. To doprowadzi nas do pewnego prostego twierdzenia matematycznego autorstwa Johna Bella z 1964 roku, które jest bajecznie proste od strony matematycznej, ale ma szalenie głębokie konsekwencje.
implikacje. I wreszcie na koniec trochę właśnie tak bardziej filozoficznie zastanowimy się nad tym, czy są jakieś granice fizyki kwantowej w szczególności i fizyki w ogóle. Dobrze. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie w ogóle fizykę, ale nie tylko fizykę, nauki ścisłe bez mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa jest tak naprawdę wszędzie. Jest oczywiście w fizyce atomowej, w optyce kwantowej, ale jest również, jest również podstawą modelu standardowego cząstek elementarnych, a tym samym korzystamy z mechaniki kwantowej, uprawiając na przykład astrofizykę, a nawet kosmologię, i również korzystamy z mechaniki kwantowej, budując nowoczesne detektory, na przykład fal grawitacyjnych. To są detektory bazujące na efektach kwantowych. No, mechanika kwantowa oczywiście leży u podstaw chemii kwantowej, też inżynierii materiałowej. No i taką najnowszą dziedziną, którą sam się po trochu zajmuję, jest tak zwana informatyka kwantowa, czyli budowa komputerów kwantowych bazujących na zupełnie nowym paradygmacie obliczania, właśnie bazującym na splątaniu kwantowym. Dobrze, przejdźmy do pierwszego konkretu. To jest taki eksperyment myślowy nazywany mikroskopem Heisenberga. To jest taki heurystyczny argument pokazujący, jak rozumieć nieoznaczoność. Więc wyobraźmy sobie, że mamy pewien elektron. Tutaj to jest ta zielona kulka. No i chcemy go zlokalizować, znaleźć, zobaczyć, w którym on jest miejscu. No, jak to zrobimy? Ano, oświetlimy go jakąś wiązką fotonów. No i któryś z tych fotonów ten elektron nam uderzy i w związku z tym się odbije i wpadnie gdzieś tutaj do naszego detektora pod jakimś kątem. Teraz tak, optyka falowa nam mówi, że no, możemy zlokalizować ten elektron, ale tylko z pewną dokładnością. I ta dokładność jest proporcjonalna do długości fali, to znaczy no, im krótsza będzie fala, to oczywiście tym lepiej ten elektron zlokalizujemy. No, jak będzie długa fala, no, to mamy dużą nieoznaczoność. Jak będzie krótka, no, to będzie mała nieoznaczoność i odwrotnie proporcjonalne do sinusa tego kąta odbicia, no bo on się może odbić pod różnymi kątami. No ale foton ma naturę falową, ale ma też naturę korpuskularną i w związku z tym no, niesie energię, niesie jakiś pęd. Więc jak ten foton nam uderzy w elektron, to ten elektron się odbije. Dostanie takiego kopniaka, dostanie jakiś dodatkowy pęd. Więc początkowy pęd fotonu można wyrazić właśnie jako odwrotność długości fali ze stałą proporcjonalności, zwaną stałą Plancka. Jest taka fundamentalna, stała, w pewnym sensie definiująca teorię kwantową. Teraz po kolizji ten pęd elektronu się zmieni o taką wielkość proporcjonalną do sinusa kąta, no bo to jest jakby ta energia fotonu tylko wyrzutowana na konkretną oś odbicia. No i teraz ten elektron może, w zależności od tego, czy foton poleci w tym kierunku, czy w tym kierunku, to może być, ten pęd się zmieni z plusem albo z minusem, w związku z tym ta maksymalna nieoznaczoność tego pędu, no bo nie wiemy, czy on poleci tak, czy tak, no to jest różnica tych dwóch wielkości, czyli taka wielkość. No i teraz okazuje się, że jeżeli my te dwie nieoznaczoności położenia i pędu przez siebie pomnożymy, to dostaniemy właśnie tą stałą Plancka H. I to jest takie heurystyczne uzasadnienie zwanej zasady nieoznaczoności, to znaczy, że nie możemy równocześnie mierzyć położenia i pędu elektronu z dowolną dokładnością. Jeżeli chcemy lepiej zmierzyć położenie, no to musimy użyć fotonu o krótszej długości fali, no ale wtedy ten foton ma większą energię. Jak ma większą energię, no to bardziej nam ten elektron rozchwieruta, a skoro tak, to nieoznaczoność pędu będzie większa. Z tym, no a z kolei jak chcemy zmniejszyć nieoznaczoność pędu, no to musimy mieć dłuższą falę, a tym samym nieoznaczoność położenia nam wzrasta. Więc zawsze mamy tutaj taki balans, prawda, pomiędzy położeniem i pędem. Teraz od strony formalnej to mówimy, że to położenie i pęd to są tak zwane zmienne komplementarne i tak porządnie, no to wynika po prostu z formalizmu mechaniki kwantowej. Natomiast taka jest ogólna intuicja, że pomiar zawsze zaburza obiekt i w związku z tym, że go zaburza, no to im dokładniej coś robimy, to tym więcej energii tam pakujemy i to zaburzenie jest większe i w związku z tym zawsze jest jakaś taka fundamentalna nieoznaczoność. Teraz, czy to jest problem? No,
Po pierwsze tak, każdy eksperyment jest obarczony jakimś błędem. To wydaje się oczywiste. No, czy to jest suwmiarka, czy to jest mikroskop, czy jakikolwiek teleskop, laser, cokolwiek innego. Zawsze jest jakieś urządzenie pomiarowe, które daje nam odpowiedź tylko w pewnej granicy błędu. Prawda? To nigdy nie jest tak, że mamy doskonale taką odpowiedź, tylko zawsze no, jest jakiś tam przedział ufności, jakieś odchylenia, błędy. Czy możemy zepsuć obiekt, badając go? No, oczywiście, kto ma dzieci, ten wie, że badając obiekt można go zdecydowanie zepsuć, ale też kto chodzi do muzeum, wie, że nie można robić zdjęć obrazów z lampą błyskową. Dlaczego? Dlatego, że właśnie oświetlając te obrazy zbyt mocnym światłem, możemy je zniszczyć. Więc to też nie jest zbyt kontrowersyjne. W związku z tym Einstein twierdził, to jest, wydaje się, taki całkiem racjonalny pogląd, że obiekty fizyczne, takie jak obraz, ale też elektron, zawsze posiadają obiektywne własności, niezależnie od tego, czy ktoś je obserwuje, czy nie. To znaczy, że ten elektron gdzieś tam sobie jest, ma jakiegoś x-a i ma jakiś pęd ściśle określony, niezależnie od tego, czy ktoś na niego patrzy, czy nie. A to, że my obserwujemy tą nieoznaczoność, no to wynika tylko i wyłącznie z niedoskonałości naszych urządzeń pomiarowych, czyli innymi słowy ta nieoznaczoność jest subiektywna. Z drugiej strony Niels Bohr, jeden z twórców mechaniki kwantowej, twierdził, że nie, tu jest coś głębszego za tym. Mówił, że bez pomiaru to w ogóle nie ma sensu mówić o obiektywnych własnościach fizycznych, no bo co to znaczy, że elektron ma jakieś położenie, jak my do tego położenia się nie możemy dobrać. No więc, ale to była taka, powiedzmy, debata filozoficzna, okołofizyczna dwóch znanych profesorów. Więc teraz pójdźmy krok dalej. Mechanika kwantowa, w mechanice kwantowej obowiązuje tak zwana zasada superpozycji. Ona wynika z tego, że mechanika kwantowa jest teorią liniową. Równanie Schrödingera, fundamentalne równanie mechaniki kwantowej, jest równaniem liniowym, w odróżnieniu na przykład od równania Einsteina. Teoria Einsteina nie jest teorią liniową. Mechanika kwantowa cała jest. I wynika z tego, że jeżeli układ kwantowy może być w jakimś stanie, nazwijmy go sobie literką psi, albo w jakimś innym stanie, nazwijmy go sobie literką fi, to może on być również w stanie superpozycji, no na przykład takim, psi plus fi, i tu jest pewien czynnik normalizacyjny, bo to musi być kwadrat modułu tego musi być równy 1. No ale powiedzmy, ta liczba jest mniej istotna. Ważne jest to, że jeżeli są jakieś dwa stany, to możemy sobie wziąć sumę tych stanów z odpowiednią normalizacją, to wciąż będzie pewien stan układu. No i to jest coś, co bardzo dobrze jest znane z mechaniki falowej, że fale możemy superponować, dodawać jedne do drugiej i mieć pewne wypadkowe fale. No tak jak tutaj mamy jakąś falę o takim kształcie, inną falę o takim kształcie. Jak je sobie dodamy, no to mamy coś takiego bardziej skomplikowanego. Więc to jest ten fundament mechaniki kwantowej, że cząstki, czy w ogóle wszystkie układy mają właśnie taką naturę falową, możemy je superponować. Dobrze, i teraz to jest ok, jeżeli mamy jedną cząstkę. A teraz co się dzieje, jeżeli mamy dwie cząstki? Mamy dwie cząstki, każda z tych cząstek może być w takim stanie, psi albo fi, w związku z tym no, one mogą być w tych różnych superpozycjach, ale może być również superpozycja układu tych dwóch cząstek. To znaczy stan tego układu dwóch cząstek może przyjąć taką śmieszną postać, czyli że cząstka pierwsza jest w stanie psi, a cząstka druga jest w stanie fi. I cząstka pierwsza jest w stanie fi, cząstka druga jest w stanie psi. Na jakimś bardziej kolorowym przykładzie to zrobić. Załóżmy, że mamy dwa fotony. Prawda? Mogą być czerwone albo niebieskie. Prawda? I mamy ten taki stan, to jest tak zwany stan Bella, maksymalnie splątany. Czyli jeżeli pierwszy foton jest czerwony, drugi niebieski i pierwszy niebieski, drugi czerwony. Hej, zauważmy, że to znaczy, że pierwszy foton nie jest ani niebieski, ani czerwony, drugi też nie jest ani niebieski, ani czerwony, tylko jest taka dziwna superpozycja obu tych sytuacji. I co to oznacza od strony pomiarów, od strony eksperymentów, jeżeli mamy taki stan dwóch fotonów? No, pomiar koloru fotonu pierwszego daje nam losowo z prawdopodobieństwem 1/2 wynik czerwony albo niebieski. No bo może być albo ten, albo ten. Natomiast jak już się to wydarzy,
Jeżeli foton pierwszy okaże się być czerwony, no to wiemy, że drugi musi być niebieski i vice versa. Jak się okaże pierwszy, że jest niebieski, no to drugi musi być czerwony. Czyli mamy takie perfekcyjne korelacje między tymi fotonami. Teraz znowu pytanie, czy to jest problem? No, Einstein twierdził, że tak, to jest duży problem. I na tym oparł swój paradoks. Znaczy, oczywiście mówimy o Einsteinie, on miał dwóch współautorów, Podolski and Rosen, to czasem było jedno doniesienie prasowe, w którym odnosili się do niego jako Einstein and his colleagues, czyli Einstein i koledzy. Cóż, no tak to jest, jak pierwszy autor jest zbyt sławny. W każdym razie mówi się o paradoksie EPR, czyli Einstein, Podolski, Rosen. To jest akurat obrazek, ilustracja z książki Rogera Penrose'a. Tutaj mamy Ziemię i tutaj mamy Tytan, jeden z księżyców Saturna. No, nieważne co to jest, to może być Mars, to może być galaktyka Andromedy. W każdym razie chodzi o to, że mamy dwa obiekty, które są bardzo daleko od siebie. No i wysyłamy, mamy to źródło cząstek splątanych, par splątanych. Jedną cząstkę wysyłamy, zmierzy trzymamy na Ziemię, a drugą wysyłamy gdzieś daleko w kosmos. No i teraz Einstein mówi, no dobrze, no to jak my mamy tą sytuację, którą mieliśmy tutaj z fotonami, prawda, no to okej, okay, no jak mierzymy pierwszy jest czerwony, no to drugi musi być niebieski, jak mierzymy niebieski, wychodzi nam czerwony. Jak te fotony są blisko siebie, no to to nie jest problem, no bo jakoś to sobie uzgadniają. No ale jak one mają to sobie uzgodnić, jak są tak daleko od siebie? To jest, Einstein twierdził, że to jest jakiś problem z przyczynowością relatywistyczną i nazwał to tak zwanym upiornym oddziaływaniem na odległość. Czyli to, że my, ten fakt, że my mierząc jedną cząstkę z pary splątanej, natychmiast ustalamy stan tej drugiej. Da? Natomiast bardzo szybko na ten artykuł Einsteina, Podolskiego i Rosena odpowiedział Bohr. Ukazał artykuł dokładnie pod tym samym tytułem, parę miesięcy później. I Bohr potem też popierany przez Schrödingera mówili, że no powoli, bo te dwie cząstki kwantowe w stanie splątanym należy traktować jako jeden układ fizyczny. Jeden układ fizyczny i w związku z tym no, to nie ma sensu mówić o tym, że coś tam przepłynęło, jakaś informacja, to po prostu jest jeden układ. Skoro zaburzamy ten układ, no to zaburzamy cały układ i tyle. Natomiast Einstein też mówił, że tytuł artykułu dokładnie brzmi, czy opis kwantowo-mechaniczny fizycznej rzeczywistości może być uznany za kompletny. Bo mówił, że to w ogóle jest dziwne, że pytamy o to, jaki kolor ma foton i dostajemy losową odpowiedź. Z prawdopodobieństwem jedna druga, że jest czerwony albo że jest niebieski. Że w porządku, znamy takie sytuacje z fizyki klasycznej, natomiast to znaczy, że tam musi istnieć jakaś teoria głębsza za tym, która nam powie, czy ten foton rzeczywiście był czerwony, czy rzeczywiście był niebieski. A która nam powie, że jak zrobić taki eksperyment, to się dowiesz, że on był taki albo że był taki. I w związku z tym mechanika kwantowa jest super i działa bardzo ładnie i świetnie się nadaje do opisywania atomów, rozpadów promieniotwórczych i tak dalej, ale to nie jest teoria ostateczna, to jest teoria niekompletna, bo nie udziela odpowiedzi na rozsądne pytania odnośnie fizycznej rzeczywistości. Natomiast Bohr oponował i mówił, że no, to, co my nazywamy fizyczną rzeczywistością, no to jest taka troszkę arbitralna sprawa. Bo Bohr mówi, że no dobrze, no ale spójrzmy na to pragmatycznie. Fizyczna rzeczywistość to jest wszystko to, co można zmierzyć, więc jakby pytanie, czy foton jest taki czy siaki, nie ma sensu, jeżeli my tego nie potrafimy eksperymentalnie rozróżnić. No dobrze. Znowu, to była taka debata filozoficzna. Natomiast spróbujmy to troszkę dokładniej przeanalizować. Więc wyobraźmy sobie, że rzeczywiście mamy jakieś takie źródło par splątanych. Jedną cząstkę wysyłamy na Ziemię do Alicji, a drugą wysyłamy, niech będzie na tego Tytana, do Boba. No i teraz oni dokonują pomiarów polaryzacji tych fotonów. Polaryzacja no to jest pewna własność fotonu. Tutaj wystarczy nam na razie wiedzieć, że jest pewna oś tej polaryzacji prostopadła do osi wiązki. No i jak wzdłuż danej osi może być wynik plus albo minus, prawda, w dół. No i tą oś sobie można dowolnie wybierać. Takie mogą być wyniki pomiarów. I teraz mamy właśnie stan taki, który jest stanem splątanym, czyli jak plus u Alicji to minus u Boba, jak minus u Alicji to plus u Boba. No i teraz
wysyłamy tych par takich wiele i dokonujemy kolejnych pomiarów. No i załóżmy, że w pierwszym przypadku Alicja dostała minus, więc Bob musiał dostać plus, potem Alicja dostała plus, Bob musiał dostać minus i tak dalej, i tak dalej. Teraz co się tutaj dzieje? Po pierwsze, wyniki Alicji i wyniki Boba są kompletnie losowe. Znaczy szansa, że dostaną plus albo minus jest równo 1/2. Ale widać, że mamy tutaj perfekcyjną korelację, a dokładnie antykorelację, pomiędzy plusem i minusem. Czyli jak Alicja miała minus, to Bob musiał mieć plus. Jak Bob miał minus, to Alicja musiała mieć plus i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dziwne? No, wydaje się, że nie. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że teraz nie mamy fotonów, nie mamy żadnych par splątanych, tylko mamy dwie kolorowe piłki. Czerwoną i niebieską. Zamykamy oczy, mieszamy je, pakujemy do dwóch czarnych pudeł. Nie wiemy, co tam jest, nikt nie wie, gdzie jest jaka piłka i teraz wysyłamy jedną na Ziemię, drugą na Tytana. I teraz jaka jest szansa, że Alicja znajdzie czerwoną piłkę? No 1/2, bo wymieszaliśmy je dokładnie, więc 1/2, prawda? Jaka jest szansa, że Bob znajdzie? No tak samo, 1/2. Jak Alicja znajdzie czerwoną, no to Bob musi mieć niebieską. I vice versa, prawda? Więc widać, że mamy zupełnie klasyczny układ i jakby takie korelacje, które tutaj zachodzą, nie ma w tym nic dziwnego. Zabawa zaczyna się wtedy, kiedy pozwolimy Alicji i Bobowi manipulować tą osią polaryzacji, czyli mierzyć polaryzację, ale wzdłuż różnych osi. To można sobie wyobrazić tak, że znaczy to mają po prostu pewne polaryzatory, które im te ich stany obracają. Czyli na przykład, czy tak, to jest ta oś nasza podstawowa, tutaj jak jest plus, to jest plus, jak jest minus, to jest minus. Są jakieś inne stany. No ale teraz jak Alicja sobie obróci polaryzator o 180 stopni, no to po prostu zamienia plus z minusem. Prawda? Więc jeżeli Alicja miała plus, no to Bob teraz musi mieć plus. Jak Alicja miała minus, no to Bob musi mieć minus. No to po prostu Bob, znaczy tu akurat Bob zmienił, wszystko jedno, po prostu zamienił miejscami plus z minusem, bo obrócił polaryzator o 180 stopni. No i co się stało? No z perfekcyjnej, czy zmieniła się losowość? No nie zmieniła się. Dalej Alicja ma 1/2 szans, że znajdzie plus albo że minus i Bob tak samo. Zmieniły się korelacje za to, bo z perfekcyjnych antykorelacji zrobiły nam się perfekcyjne korelacje. Prawda? No a teraz jak my tą oś trochę inaczej obrócimy, no to się to robi troszkę bardziej skomplikowane, bo jeżeli Alicja sobie obróci polaryzator o 90 stopni, to dostanie, powiedzmy, ten stan właśnie kwantowej superpozycji, 1/2 plus, plus 1, plus minus. A to oznacza, że znowu pomiary Alicji będą dokładnie losowe. Dalej wciąż znajdzie plus albo minus z prawdopodobieństwem 1/2 i Bob tak samo. Ale zmienią się korelacje, dlatego że każdy plus u Alicji wyewoluuje w coś takiego, a każdy minus wyewoluuje w coś takiego. No i okazuje się, że te korelacje wtedy się kompletnie gubią. To znaczy nie ma żadnego związku między pomiarami Boba i pomiarami Alicji. Średnia korelacja z tego wszystkiego wynosi 0 przy takim konkretnym ustawieniu polaryzatorów. I to było jakby elementem krytyki Einsteina, który mówił, że no dobrze, no to zmieniają się korelacje, więc zmieniamy korelacje w jakimś układzie, który jest, ale ten układ jest rozciągnięty w przestrzeni, więc no, coś jest nie tak. Czemu ja, kręcąc tutaj polaryzatorem, mogę zmieniać korelacje, prawda, z kimś, z czymś, co jest tak daleko ode mnie. Natomiast tutaj ważna uwaga od razu, to jest coś, z czego zdano sobie sprawę trochę później, nie od razu. Wydaje się, że Einstein sobie jeszcze nie do końca zdawał z tego sprawę. Mówił, że tam jest problem z przyczynowością relatywistyczną. Nie ma takiego problemu. To znaczy zauważmy, że cokolwiek Alicja by nie zrobiła, jakiekolwiek ustawienie polaryzatora nie wybierze, to w żaden sposób nie wpływa na statystykę detekcji u Boba. Okay? I to jest kluczowe, że oni mają cały czas, mierzą, no i wychodzą im tam plusy i minusy i mają jakąś tam lokalną detekcję statystyk. To, co się zmienia, to korelacje. No ale żeby porównać korelacje, to oni się dopiero muszą spotkać, porównać tabelki, no i wtedy zobaczą, aha, tu się zmieniło, jak mieliśmy takie ustawienia, to było tak, mieliśmy takie, było siak.
Ale samym ustawieniem Alicja nie może nic u Boba zrobić. Co to znaczy? To znaczy, że nie da się tego w żaden sposób użyć do wysyłania informacji. Alicja nie może żadnym ustawieniem, pomiarem, brakiem pomiaru wysłać żadnej informacji do Boba, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje. Jedyne, co się zmienia, to korelacje, ale to dopiero jak się spotkają. Dobrze, to jest punkt wyjściowy do twierdzenia Johna Bella. Znaczy, Bell sobie powiedział tak, no dobrze, no to weźmy taki bardzo prosty eksperyment, że mamy rzeczywiście tylko dwie cząstki, my Alicję i Boba, i oni mają ustawienia detektorów. I teraz bierzemy sobie funkcję korelacji, czyli po prostu zliczamy wszystkie koincydencje, odejmujemy antykoincydencje, tak? Czyli plus, 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 minus, minus i na odwrót normalizujemy, więc to jest pewna liczba między minus 1 a 1. To było w tamtych tabelkach, prawda? Jak jest 0, to nie ma korelacji, jak jest plus 1, to jest perfekcyjna korelacja. I teraz Bell pokazał, że jeżeli my założymy, że te mierzone cząstki są klasyczne, to znaczy, że one mają jakieś obiektywne własności, które są zdeterminowane przez jakieś ukryte zmienne. Formalnie no to się wyraża tym wzorem, takim z całką. Nie wchodząc w szczegóły, chodzi o to, że tak, A duże i B duże to są wyniki pomiarów i to może być tylko plus albo minus. No i te wyniki pomiarów zależą od czego? No oczywiście zależą od ustawień. Wynik pomiaru Alicji zależy od ustawienia Alicji i wynik pomiaru Boba zależy od ustawienia Boba, ale zależą też od czegoś, od jakiejś lambdy i ta lambda to jest właśnie owa ukryta zmienna. I my kompletnie nie wiemy, co to jest, nie wiemy, jaka jest ta zależność funkcyjna, jaka jest ta przestrzeń, co to jest za zmienna, wiemy tylko, że ona jest jakaś. I to jest jedyne założenie, bardzo ogólne. I przy tak ogólnym założeniu Bell pokazał, że jeżeli my sobie weźmiemy taką kombinację czterech korelatorów, trzy z plusem, a jeden z minusem dla dowolnych ustawień, no to taka wielkość nie może być nigdy większa niż 2. Prawda? Dokładnie, no to historycznie nierówność Bella, ta z 1964 roku, miała trochę inną postać. To jest tak zwana nierówność CHSH, czyli Clauser, Horner, Shimon i Holtz 5 lat później. Natomiast no, zwyczajowo się nazywa nierównością Bella, czasami Bella CHSH, ponieważ no, Bell był pierwszy, to był jego pomysł, tylko ta nierówność jest po prostu dużo prostsza historycznie. I teraz, czyli tak, jeżeli mamy klasyczne cząstki, które mają zdeterminowane własności, czyli jest tak, jak Einstein chciał. Istnieją jakieś ukryte zmienne, tylko my ich nie znamy, nie wiemy, co tam jest, nie wiemy, jaka to jest teoria, to taka nierówność musi być spełniona. Natomiast Bell pokazał, że jeżeli to samo obliczenie wykonamy przy użyciu właśnie pary splątanej i takich pomiarów kwantowych, no to okaże się, że ta nierówność jest złamana. I konkretnie można sobie tak dobrać ustawienia, że dostaniemy 2 pierwiastki z 2. Statystycznie, oczywiście to jest dla wielu pomiarów, no musimy nazbierać statystykę, bo pojedyncze pomiary są losowe, żeby uzbierać odpowiednią ilość pomiarów do zbudowania tej funkcji korelacji. A to oznacza, że jeśli nierówność Bella jest złamana, to znaczy, że nie istnieje żadna teoria ukrytych zmiennych, nic podobnego, a zatem własności cząstek nie istnieją przed pomiarem. W ogóle nie istnieją, nie ma ich. No dobrze, to tyle mówi teoria, to teraz co na to eksperymenty? To był rok 64, potem 69, ta nierówność CHSH. No pierwsze takie eksperymenty, testy Bella, to jest rok 1972, jest pan Friedman i Clauser, używali właśnie takiej pary fotonów splątanych, no i okazało się, że rzeczywiście ta nierówność Bella jest złamana. No to podobno to mimo wszystko było trochę szokiem dla społeczności, to znaczy uważano, że no okej, mechanika kwantowa działa i w to nikt nie wątpił, z Einsteinem włącznie, no ale jednak to splątanie było jakieś dziwne, coś tam było niepokojącego, więc myślę, że pewnie istnieją jakieś ukryte zmienne, no tylko na razie nie wiemy, jak je zapisać. No a ten test pokazywał, że no nie, panowie, żadne zmienne ukryte nie istnieją, nie ma nic, co by mogło wyjaśnić te korelacje. No ale twierdzenie Bella jest tylko pewnym twierdzeniem matematycznym. Jak każde twierdzenie, ono musi mieć jakieś założenia. I te założenia w przypadku twierdzenia Bella są 3. Pierwsze, że nie ma komunikacji między Alicją i Bobem.
Drugie, że detektory mają wystarczająco wysoką czułość, że łapią odpowiednio dużo cząstek. I wreszcie trzecie, że ustawienia detektorów Alicji i Boba są losowe. Teraz skupimy się przede wszystkim na tych pierwszych dwóch założeniach. Trzecie ma trochę inny charakter i do niego sobie dojdziemy na koniec. Co to znaczy, że nie ma komunikacji między Alicją i Bobem? Otóż no mówiliśmy, że Alicja i Bob muszą wybierać swoje ustawienia, prawda? I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że Bob mówi Alicji, jakie wybrał ustawienie, no to Alicja może sobie wybrać takie ustawienie, żeby zrobić taką korelację, żeby ta nierówność ją podkręcić, prawda? Czyli zmienić tą statystykę tak, żeby nam wyszło, że jest łamana. No i jest łamana, no ale to nie dlatego, że nie istnieją własności cząstek, czy że mechanika kwantowa, czy że coś, no tylko po prostu dlatego, że Alicja z Bobem się w pewnym sensie umówili, albo Bob jej tam przekazał informacje. Prawda? No nie chodzi w tym o to, że nie wierzymy naszym fizykom i eksperymentatorom, mówimy, że Alicja z Bobem się dogadali, tylko bardziej chodzi o to, że w tym eksperymencie no, te fotony były blisko siebie, cały układ był mały, to było wszystko w małym laboratorium, w związku z tym no, można sobie dość prosto wyobrazić, że jak ja kręcę coś tutaj, no to tu kawałek dalej też mi się coś zmieni, prawda? Czyli że jest jakaś komunikacja od tego mojego Boba, czyli mojej prawej ręki, do tej Alicji, czyli mojej lewej ręki, prawda? No, może tak być. Formalnie no to się sprowadza do tego, że tutaj jak mamy ten wzór, no założenie właśnie jest takie, że wyniki pomiarów Alicji zależą tylko od ustawień Alicji i od tej zmiennej ukrytej, nie zależą od ustawień Boba. Da, jeżeli A zależałoby od B, a B zależałoby od A, no to wtedy jest nieprawda. Okay? No i jeżeli cały układ jest mały, wszystko się dzieje powoli, no to nie możemy tego wykluczyć, że tak właśnie się dzieje. I takim przełomowym eksperymentem był eksperyment Alana Espe, Philippa Grangier i Gérard Darroger. Oni użyli bardzo szybkiej elektroniki po to, żeby zmieniać te ustawienia już w trakcie lotu fotonów, czyli jest źródło cząstek, fotony wylatują, a my wtedy dopiero wybieramy ustawienia. Okay? Wszystko się dzieje super szybko, no i dlatego no, to, że my coś możemy tutaj zmienić ten foton po prawej, robi się no, mniej prawdopodobne, bo to jest wszystko bardzo szybkie, prawda? Druga sprawa to jest tak zwana miarodajna próbka. Otóż, żeby test Bella był wiarygodny statystycznie, detektory muszą rejestrować przynajmniej 83% wszystkich cząstek dla tej konkretnej nierówności. Dlaczego? Ano dlatego, że no wiadomo, detektory nie są doskonałe, nigdy nie łapią wszystkich cząstek. Teraz, jeżeli pewne fotony nam gdzieś uciekną, no to możemy powiedzieć, no dobrze, to są te fotony, których nam brakuje. Gdybyśmy zarejestrowali wszystkie, no to by nie było żadnego łamania nierówności Bella. Tak nam się tylko wydaje, dlatego że myśmy nie złapali wszystkich. No natomiast to można policzyć, ile trzeba złapać, żeby było dobrze, no i to, ile to wynosi 83%. Tak czułe detektory powstały dopiero kilkanaście lat temu. W tej chwili one mają czułość już powyżej 90%, natomiast no, trzeba było trochę poczekać, zanim technologia osiągnie taki poziom. I w 2013 roku ukazała się seria artykułów, tutaj między innymi pod wodzą Antona Zeilingera z Wiednia, używająca właśnie już tych superczułych detektorów, pokazujących, że no nie, łapiemy 90% fotonów i dalej nierówność Bella jest łamana. Więc to nie w tym rzecz. I wreszcie dwa lata później odbyła się seria cała trzech, właściwie czterech, tam jeden się odbył troszkę później, prawie idealnych testów Bella, które domykały oba te założenia jednocześnie. I tutaj Alicja z Bobem rzeczywiście byli daleko od siebie. W tym przypadku to jest eksperyment z Delft, z Holandii. To było ponad kilometr, więc byli daleko od siebie. Była szybka elektronika, były nowoczesne detektory i były trzy niezależne zespoły. Delft, Wiedeń i Boulder w Colorado. Konkluzja jest jedna, że nierówność Bella jest rzeczywiście w przyrodzie łamana. I to był taki moment zwrotny, kiedy już ludzie powiedzieli, no dobrze, to no wydaje się, że nie ma już innej drogi. To jest artykuł Alana Aspe, który o tytule domykanie drzwi
domykając drzwi za debatą Einsteina i Bohra. Czyli jakby zamykamy tę dyskusję, wszystko jest rozwiązane. Po 80 latach fizyka przyznała słuszność Nilsowi Bohrowi, nie Einsteinowi. Nie istnieją zmienne ukryte, cząstki nie mają własności przed pomiarem. Takim ukoronowaniem wysiłków wszystkich tych panów, których wspomniałem, była Nagroda Nobla z 2022 roku, czy sprzed półtora roku. Otrzymali ją właśnie Alain Aspect, John Clauser, ten autor, współautor tej nierówności CHSH i autor, współautor pierwszego eksperymentu, i Anton Zeilinger z Wiednia. No dobrze, czy to już jest koniec? No, powiedziałem Państwu, że nierówność Bella opiera się na trzech założeniach. Pierwsze to było to, że nie ma komunikacji między Alicją i Bobem, czyli oni muszą być daleko i wszystko musi się dziać szybko. Po drugie, że detektory muszą mieć wystarczająco wysoką czułość, żeby łapać odpowiednio dużą ilość cząstek. No ale było jeszcze trzecie założenie, o tym, że ustawienia detektorów Alicji i Boba są losowe. Co to właściwie znaczy? No, a co by było, gdyby nie były? Jeśli by te ustawienia detektorów Alicji i Boba były jakoś tam skorelowane. No, to by znowu oznaczało, że podobnie jak z tą komunikacją, że mamy jakiś taki bias, że nasza statystyka jest zaburzona. Dlaczego? No nie dlatego, że dzieją się dziwne rzeczy, że jest mechanika kwantowa, no tylko po prostu dlatego, że cały eksperyment od początku był jakby ustawiony, prawda? Że tak jak Alicja mogła wysłać Bobowi wiadomość i powiedzieć: słuchaj, to ja mierzyłam w takiej bazie, więc ty też mierz w takiej i wtedy zrobimy taką korelację jak trzeba. No to tutaj możemy powiedzieć: no dobra, no to może oni się po prostu od początku umówili, że tak jest. Albo że to nie oni się umówili, no tylko po prostu tak przyroda im każe wybierać takie, a nie inne ustawienie. No więc pytanie, co z tym zrobić? No wiadomo, że na przykład skąd brać te losowe ustawienia? No wiadomo, że klasyczne komputery dają nam tylko pseudolosowe liczby. Czyli coś, za czym jakiś algorytm stoi. On jest bardzo skomplikowany, ale jednak jakiś tam jest, prawda? Więc jak mamy dwa takie urządzenia, mówimy: no dobra, no to może one są po prostu skorelowane i te korelacje już były wcześniej, były tam od początku świata i w związku z tym no, cała zabawa jest do niczego. Czy można jakoś temu zaradzić? No, grupa Antona Zeilingera wpadła na taki pomysł, powiedziała: no dobrze, to może spróbujmy nie wybierać tego sami, tylko poprosić o pomoc gwiazdy, a konkretnie kwazary, czyli takie odległe stare galaktyki. I to było zrobione w ten sposób, że mamy ten nasz eksperyment, test Bella, i tu są nasze ustawienia z Alicja i Bob. No i teraz jeden detektor jest podpięty do teleskopu, który jest wycelowany w jeden obiekt na niebie, astrofizyczny, i rejestruje. Jeśli przychodzi foton niebieski, to ustawia taką oś, a jak przychodzi czerwony, to ustawia taką oś. No i tak samo z drugiej strony. I to wszystko jest zautomatyzowane, nikt tam nic nie miesza, to gwiazdy nam wybierają ustawienia. Prawda? No i co? I oczywiście nierówność Bella była złamana. Więc oczywiście można powiedzieć: no okej, a jeśli gwiazdy się dogadały, żeby nam ustawić ten test Bella, no w porządku, ale musiały to zrobić ponad 13 miliardów lat temu. Więc tak, tutaj widać, że to trochę się zaczyna znowu taka dyskusja filozoficzna i rzeczywiście to trzecie założenie jest założeniem czysto filozoficznym. O ile te dwa pierwsze są założeniami takimi technicznymi, z którymi no, możemy sobie poradzić, no to jest takie założenie już filozoficzne. I tak naprawdę my je robimy zawsze, w każdym eksperymencie fizycznym. Otóż fizyka się opiera na dwóch filarach. Po pierwsze, my zakładamy istnienie praw fizyki. Tu jest ładny cytat z Davida Deutscha, że jeśli nie istniałyby uniwersalne prawa fizyki, poznawalne przy pomocy metody naukowej, to oznaczałoby, że istnieją jakieś aspekty przyrody, które są fundamentalnie niedostępne dla nauki. Okay? Czyli my jako fizycy nie możemy po prostu sobie powiedzieć, że no tutaj już prawo fizyki nie obowiązuje, tu no nie ma żadnego. No, no nie możemy tego zrobić, no bo to jest wbrew metodzie naukowej, bo metoda naukowa właśnie ma być uniwersalna, obejmować wszystkie zjawiska, prawda? Z drugiej strony właśnie Stephen Hawking i George Ellis napisali, że cała nasza filozofia nauki opiera się na założeniu, że mamy swobodę, aby przeprowadzić dowolny eksperyment. Prawda? Gdybyśmy nie mieli tej swobody, no to w zasadzie cała nasza nauka by była do niczego, no bo
jakby nie ma żadnej wartości w tym, że my robimy jakieś testy i sprawdzamy, czy to jest ta teoria, czy taka teoria, no bo to wszystko jest od początku ustawione. No i tyle. Sęk w tym, że aby sprawdzić prawdziwość jakiegoś prawa fizyki, na przykład praw mechaniki kwantowej, my sami musimy się postawić w pewnym sensie poza nim. To jest coś, co żeśmy z profesorem Pawłem Chorodeckim nazwali paradoksem eksperymentu. No bo to jest tak, że jeżeli testujemy tą mechanikę kwantową, mówimy, że ona jest losowa, że cząstki nie mają własności przed pomiarem, no to żeby się o tym przekonać, musimy zrobić test Bella, a żeby zrobić test Bella, musimy mieć jakieś źródło losowości. Skąd je weźmiemy? No nie możemy z mechaniki kwantowej, bo ją właśnie próbujemy testować. Więc musimy wziąć skądinąd. Może z gwiazd, może z głębi siebie, może z internetu, ale skądinąd i to jest nasze założenie. Po prostu tak to działa. Dobrze, myślę, że jest czas na podsumowanie, więc mam nadzieję, że są Państwo skonfundowani, to znaczy, że rozumieją już troszkę więcej. Więc tak, krótkie podsumowanie. Nie można wykazać prawdziwości mechaniki kwantowej. Test Bella może ją uwiarygodnić, ale jakby nie udowodni, że to zawsze tak jest. Ale nie możemy tego zrobić z żadną inną teorią fizyczną, żadną inną. Mechanika kwantowa implikuje, że własności cząstek nie istnieją przed dokonaniem pomiaru. To rzeczywiście jest problem interpretacyjny, bo jak się człowiek zacznie nad tym zastanawiać, co to znaczy, że ten elektron nie ma żadnej własności, wielkości, koloru, niczego, dopóki ja go nie zmierzę, no to zaczyna być problem. Z drugiej strony formalizm działa ładnie i jakby wszystkie wyniki pomiarów są opisywane, tak jak mówił Bohr. Więc może tak należy definiować tą rzeczywistość fizyczną przez wyniki wszystkich możliwych pomiarów. Kwantowe korelacje są silniejsze niż jakiekolwiek korelacje klasyczne. Czyli tego splątania kwantowego nie da się żadnym eksperymentem z piłkami kolorowymi podrobić. Właśnie przez to, że zmieniając ustawienia, my możemy wyprodukować takie korelacje, których byśmy w żaden sposób klasyczny nie wyprodukowali. Nie można wszakże wykorzystać tego splątania do przesyłania nadświetlnej informacji. To jest istotne, niezależnie od tego, jak daleko są te cząstki. Z Einsteinem, z teorią względności jest wszystko w porządku, nie możemy wysyłać sygnałów. Możemy robić dużo innych ciekawych rzeczy, na przykład budować nowe protokoły kryptograficzne, budować komputery kwantowe. To jest temat na zupełnie odrębny wykład. No i na koniec wróćmy do tego Einsteina, który powiedział, że jeśli teoria kwantowa jest prawdziwa, to oznacza koniec fizyki jako nauki. No dobrze, no i co teraz? Okazało się, że mechanika kwantowa jest prawdziwa. Czy to jest koniec fizyki? Wydaje się, że jednak nie. No, przede wszystkim, gdzie działa mechanika kwantowa? No, działa na małych skalach. No, można powiedzieć, że gdzieś tu się zaczyna, prawda? Kryształy, atomy, cząstki elementarne, to jest wszystko dziedzina kwantów. No a tutaj, co tutaj? No tutaj działa mechanika klasyczna, prawda? Przecież nikt, nie wiem, budując dom, dajmy na to, nie używa mechaniki kwantowej, tylko używa zwykłych praw mechaniki klasycznej, takich jak przed 300 laty. Więc pytanie jest takie, no dobrze, ale to gdzie leży dokładnie ta granica między światem kwantowym a światem klasycznym? A konkretnie, no to gdzieś ta granica musi być, ale gdzie ona jest i w jaki sposób? Przecież wszystko składa się z atomów, na przykład ten kot sympatyczny tutaj składa się z wielkiej ilości atomów. No, kot jest raczej klasycznym obiektem, no, z drugiej strony składa się z atomów, atomy są obiektami kwantowymi. W związku z tym, no, jeżeli atom może być w superpozycji, to czemu kot nie może być w superpozycji? A jeśli może, to czemu tego nie obserwujemy? Czemu nie widzimy kotów w superpozycji, tablicy w superpozycji i wszystkiego dookoła, prawda? To jest problem i to jest problem, z którym się teraz naukowcy mierzą. Są rozmaite eksperymenty. Czy jest problem z szumem? I już całkiem duże obiekty udaje się interferować, wkładać w superpozycję, sprawdzać, że one się rzeczywiście zachowują kwantowo. I dotychczas wydaje się, że nie dotarliśmy do tej granicy. Z drugiej strony no, zdrowy rozsądek pokazuje, że jednak no, gdzieś ta granica musi istnieć, bo przecież na Boga no, wszystko dookoła nas jest klasyczne, więc coś gdzieś się musi dziać. Pytanie, czy to jest tylko tak, że
że to jest kwestia zdolności rozdzielczej, że jakby niby jest wszystko kwantowe, ale my to tak tylko widzimy. Czy też dzieje się tam coś innego? Być może ma z tym coś wspólnego grawitacja, tak uważa na przykład Roger Penrose. I tu jest kolejne pytanie, czy grawitacja jest kwantowa? Mamy cztery fundamentalne oddziaływania w przyrodzie. Elektromagnetyzm, oddziaływania jądrowe silne, oddziaływania jądrowe słabe i właśnie grawitację. Trzy pierwsze są skwantowane. Wiemy, że kwantem oddziaływania elektromagnetycznego jest na przykład foton. Tak samo dla oddziaływania silnego to są na przykład gluony. Dla grawitacji nie wiadomo. Wiele osób próbowało, nikomu się nie udało grawitacji skwantować. Są rozmaite propozycje, są rozmaite problemy. Nie ma eksperymentu, który by pokazywał w te albo we w te. Jest to na razie terra incognita. Wczoraj taki ogłoszono w internecie, że będzie z jakimiś mikrokryształami rubinu i właśnie poprzez skalotanie ma być sprawdzone, czy da się skwantować grawitację. Przedwczoraj było w internecie. Tak, to całkiem możliwe. Znaczy jest teraz takich propozycji, jest trochę zarówno od strony teoretycznej, jak i od strony eksperymentalnej. Te eksperymenty badające właśnie tą granicę superpozycji, no to ich jest całkiem sporo, one się odbywają. Co do kwantowości grawitacji, to rzeczywiście. Słucham? Czyli problem jest teoretyczny bardziej z tym kwantowaniem? Z kwantowaniem grawitacji? Tak, czy to jest teoretycznie ustalone, czy też jest niewykazane? Nie, znaczy jest, powiedziałbym, że jest z obu stron jest problem, to znaczy jest problem rzeczywiście z teorią, jak próbujemy kwantować grawitację, tak jak inne teorie pola. To jest problem, bo tego się nie da zrobić w taki normalny sposób. Tam jest problem z nieskończonościami, które nam wychodzą i to wiadomo. Są różne koncepcje na to, jak ta kwantowa grawitacja ma wyglądać. Może struny, może pętle, może geometria nieprzemienna. Wśród teoretyków z pewnością nie ma zgody na to, co w ogóle oznacza kwantowa grawitacja. Ani nawet, czy grawitacja w ogóle powinna być skwantowana. No, a od strony eksperymentalnej, no, to problem polega na tym, że grawitacja jest po prostu szalenie słaba. Oddziaływanie grawitacyjne jest dużo słabsze niż elektromagnetyczne i w związku z tym to, co my potrafimy szybko robić z fotonami, z elektronami, z neutronami, no to z grawitacją nie potrafimy. Dobrze, więc i ostatnia sprawa, no może jest tak, jak nam się kiedyś wydawało, że mechanika klasyczna to już jest wszystko i no, opisuje wszystko. Cały świat, mieliśmy taką mechanistyczną wizję świata jako, nie wiem, wielkiego zegara, potem może jako komputera, no to teraz mamy wizję świata jako komputera kwantowego. No ale jak historia nauki pokazuje, to nigdy nie jest koniec, zawsze będzie coś nowego. Więc może mechanika kwantowa jest tylko przybliżeniem jakiejś bardziej fundamentalnej teorii. To, co wynika z tych eksperymentów, z testów Bella, że ta teoria, czymkolwiek ona jest, nie może być teorią klasyczną, tylko musi być, no właśnie, nie, jaka, może jeszcze bardziej kwantowa, jeszcze bardziej probabilistyczna. Myślę, że zostało to jeszcze do odkrycia. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to teraz czas na ten mini konkurs. Za moment Pan Michał zada Państwu pytanie. Umawiamy się w ten sposób, że kto pierwszy podniesie rękę i odpowie poprawnie na pytanie, no temu zostanie wręczona nagroda. Zatem poproszę o to pytanie, a my będziemy starać się razem ustalić, kto pierwszy z Państwa po prostu podniósł rękę. Bardzo proszę o pytanie. Dobrze, więc pytanie brzmi, czy można wykorzystać splątanie kwantowe do przesyłania informacji nadświetlnego? Wydaje mi się, że tutaj ten młody człowiek był pierwszy. W takim razie pozwolę oddać mu mikrofon celem zadania pytań. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Poprawna odpowiedź. To w takim razie zapraszamy celem wręczenia nagrody. Gratuluję. Dziękuję.